bardzo. Ja przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom za zorganizowanie tego. Czuję się to za wielki honor. To taki pomysł, który mnie ucieszył, że jakiś taki oddźwięk tej książki w ten sposób może być. Także bardzo serdecznie panu Skowronowi, panu profesorowi Szczepcowi dziękuję za zorganizowanie tego. Postaram się mówić krótko, zawsze się staram mówić krótko, ale chciałbym zacząć od kilku słów na temat powstania tej książki. To jest troszkę długa historia, a sposób, w jaki ta książka powstała, ma znaczenie jakby dla jej treści. Ja się logiką zainteresowałem no, od czasów studenckich, od wykładów z logiki i ten przedmiot mnie zainteresował jako bardzo szczególny przedmiot matematyczny, a mianowicie, który miał konkretny, badał konkretną dziedzinę rzeczywistości, a mianowicie rozumowania matematyczne, teorie matematyczne, wszystkie inne przedmioty matematyczne mają charakter abstrakcyjny, więc logika jest tu, była, tak ją postrzegałem, jakiś szczególnie wyróżniona. Interesował mnie w tym wszystkim najbardziej filozoficzny aspekt i to był akurat czas, kiedy był bardzo popularny, kiedy ja zacząłem studiować zagadnienie podstaw matematyki, właściwej aksjomatyzacji. Ja z tamtych czasów pamiętam takie sformułowanie z książki Kuratowskiego, z teorii mnogości, że aksjomatyzacja Zermelo-Frenkla to jest na razie prowizorka i zapewne wkrótce będziemy mieli jakąś prawdziwą aksjomatyzację, prawdziwe podstawy matematyki, tak jest we wstępie do książki profesora Kuratowskiego. No i ja się rzuciłem w poszukiwaniu tej prawdziwej, tego oryginału, źródła matematyki, prawdziwych podstaw. W międzyczasie nawet zrobiłem jakiś taką pracę, która później stwierdziłem, że jest właściwie odtworzeniem pracy Russella i Whiteheada, teorię typów, tak na własny użytek, prawda, wymyśliłem, zresztą mi się to nie bardzo podobało. Dalej szukałem. No i całe te moje badania w tym kierunku zakończyły się taką pracą, i to opublikowałem w dwóch jakichś takich prackach, teorię Double Extension Set Theory. To jest taka ta podstawa matematyki oparta na takim podwójnym predykacie należenia. Ta praca została, no ale w tym momencie, kiedy ja ją opublikowałem, gdzie się zorientowałem, że to już nikogo nie interesuje, że dawno temat jest passé, nikt już się podstawami nie interesuje, a jedyne grono, które się tym zainteresowało, to było grono takich matematyków, że wtedy się nazywa, ta ich dziedzina nazywała się nieklasyczne teorie mnogości. Satysfakcję mam taką, że ta moja praca, ten system został opisany w Stanford Encyclopedia of Philosophy, zaraz za Quine'a, systemy Mathematical Logic, jako ostatnia próba znalezienia właściwych podstaw matematyki. Wydaje mi się nawet, tak twierdzę, że ten mój system jest prostszy i bardziej naturalny niż system Quine'a, ale tak jak powiedziałem, ale w żadnym wypadku bym nie powiedział, że to jest to, te podstawy właśnie, których szukaliśmy. Wręcz przeciwnie, całe to moje doświadczenie w szukaniu tych podstaw skończyło się wnioskiem, że żadne takie naturalne podstawy matematyki w sensie aksjomatyzacji po prostu nie istnieją. Że myśmy ścigali, ja jako ostatni, prawda, chimerę, która po prostu nie istnieje. I przerzuciłem się, już równolegle się tym interesowałem, bardziej w tym momencie to się, powiedzmy, ta przygoda moja z tą formalną, z tymi podstawami matematyki zakończyła, natomiast przerzuciłem się na logikę praktyczną, przez co ja rozumiałem zastosowanie logiki do rozumowań niematematycznych. To znaczy tutaj to zainteresowanie tym tematem wzięło się u mnie stąd, że miałem takie wielkie poczucie olbrzymiej ilości tekstów, które są z mojego punktu widzenia kompletnie nielogiczne. To znaczy przerażała mnie właśnie jakaś taka, o ile jeszcze w środowisku matematyków panował jakiś porządek i ludzie prezentowali, no, szczególnie dotyczące dziedziny matematyki, jakieś takie logiczne podejście, to już w innych dziedzinach to się straszliwie tak rozłaziło i no i miałem nadzieję na coś takiego, żeby, prawda, wtedy był taki raczej nawet kierunek dydaktyczny, żeby wypracować podręcznik do logiki,
na bazie logiki formalnej, no taki, który studentom się, wykład z logiki, który by się naprawdę przydał w tym, żeby ulepszyć zdolności logicznego myślenia. No i tutaj kolejne takie studia, to tak wszystkie dzieła Hajdukiewicza, ponieważ tutaj Hajdukiewicz zrobił z polskich autorów największy wysiłek w tym kierunku, czytałem innych takich polskich klasyków, jak Kotarbiński, różne podręczniki, dużo podręczników wtedy było pod nazwą logika praktyczna. No właśnie czym dłużej w to wchodziłem, tym miałem coraz większe wrażenie, że to nic wspólnego z praktyką nie ma. To znaczy coraz bardziej mi się to wszystko rozchodziło. No i takie główne pytanie, ja to tylko rzucę takie pytania, to oczywiście to można by szerzej mówić. Jak ten taki podręcznik logika praktyczna, tak zastanawiałem się, jak to się w ogóle studentowi może przydać w praktyce. To piękne, jest ładne i się może podobać, całe te wszystkie konstrukcje, ale ja w ogóle w związku, prawda? I takie miałem poczucie, że również studenci tak to będą odbierać. Drugi taki moment, uczymy się o schematach formalnego wnioskowania, a tymczasem ja miałem pełną świadomość, że ja w swojej pracy matematycznej w ogóle żadnych takich schematów nie stosuję. Po prostu, no to tak można powiedzieć, matematycy większymi takimi krokami rozumują. Zapewne i taką świadomość miałem, że również koledzy, te schematy nie mają zastosowania. Jeśli one nie mają zastosowania takiego praktycznego, mam na myśli, w matematycznym rozumowaniu, no to jakim cudem mogą mieć w jakimś innym rozumowaniu? To wydawało się, prawda, sprzeczne. Trzecim takim punktem był brak logiki indukcji w tej całej literaturze i polskiej, i zagranicznej. No to było takie, że logika dedukcji jest powiedzmy reprezentowana przez osiągnięcie logiki formalnej, ale logika indukcji, to nawet w różnych podręcznikach pisało, że w zasadzie jest brak jakichś ustaleń w tej dziedzinie, podczas gdy absolutna większość rozumowań niematematycznych to są rozumowania, przy tym tak prosto rozumianym podziale, rozumowania właśnie indukcyjne, a nie dedukcyjne. No i jeszcze taki czwarty punkt, obok tego była taka metodologia formalna, też taka piękna dziedzina, konstrukty wznoszono, no ale no właśnie w tej metodologii też widziałem coś takiego, że ona z punktu widzenia matematycznego to były bardzo proste modele i matematyków nie interesowały, a z punktu widzenia metodologii, jeśli popatrzeć na to, jak na praktykę, to one były, moim zdaniem, coraz miałem większe poczucie, że one są kompletnie oderwane od rzeczywistości. I takim przykładem podam również jakiś taki cytat z jakiegoś podręcznika, że nauki rozwijają się w różnych fazach i najwyższą fazą nauki jest system aksjomatyczny. Także wszystkie nauki dążą do tego, żeby się zaksjomatyzować. Ja wtedy miałem takie pełne poczucie, że to jest absolutne nieporozumienie. Matematyka, która w pewnym sensie był okres, że próbowano ją tak aksjomatycznie przedstawiać, oderwała się od tego, bo to nie jest w ogóle właściwe podejście. Natomiast tutaj autorzy piszą pracę na ten temat, jak fizyka, psychologia i inne dziedziny dojdą do fazy aksjomatycznej. No to wydawało się już no po prostu konstrukcją zupełnie oderwaną od rzeczywistości. No i w ten sposób się zrodziło we mnie taki projekt, a później ktoś się przekształcił w jakiegoś taki pierwszy manuskrypt zatytułowany tak ogólnie Logika zdrowego rozsądku. To znaczy miałem takie poczucie, że trzeba wrócić na łono zdrowego rozsądku w tej dziedzinie, bo żeśmy się od tego zdrowego rozsądku oderwali. No i tak gdzieś to był rok 1989-90, miałem taki pierwszy manuskrypt właśnie zatytułowany Logika zdrowego rozsądku. I to było pomyślane jako taka nowa koncepcja logiki praktycznej. To wyraźnie było nakierowane na nie w kierunku logiki praktycznej dotyczącej tych rozumowań niematematycznych. Ten manuskrypt konsultowałem z różnymi ludźmi tak na próbę i przyjęcie było całkowicie nieprzychylne, tak bym powiedział. To znaczy, bo najpierw konsultowałem to z logikami formalnymi i tam napotkałem kompletny opór. No jak zresztą taką piękną maszynerię mieliśmy, ale znowu wracam do takiego humanistycznego bełkotu, bo to nawet takie, prawda, zamiast to wszystko robić tymi metodami matematycznymi. Nadzieję większą pokładałem w Stanisławie Lemie, z którym nawiązałem kontakt i się podjął przeczytania tej książki. No i tu niestety też się o tyle zawiodłem, że Lem, to wymieniałem z nim
listy napisał mi, że on odnosi wrażenie, że ja usiłuję napisać ogólną teorię wszystkiego. To jest taki lemowski, prawda, dowcip. A w szczególności zarzucił mi kompletne braki we wiedzy. Ja wtedy byłem dość młody i powiedzmy ta moja wiedza była taka dosyć poszarpana w różnych tematach i to wiedzy. Ale na pewno bardzo daleko od tego, co prezentował swoją wiedzą Stanisław Lem. No i on powiedział, że a ja tam napisałem w tamtej książce takie pierwsze, słyszałem o sztucznej inteligencji, coś niecoś przeczytałem, że się próbuje logikę formalną wykorzystać. I po prostu przy tym napisałem między innymi, że to jest kompletne nieporozumienie. To jest pewien problem z tym budynkiem, że z jednej strony strażnicy każą zamykać go, a z drugiej strony ludzie tu, niektórzy jeszcze ciągle chcą wejść. To jest pewnego rodzaju sprzeczność. No, z tym borykam się, organizując inne tutaj spotkania. Więc wracając do tego tematu, ja między innymi napisałem o sztucznej inteligencji, tylko taka moja wiedza była powierzchowna, natomiast wyraziłem opinię, że kierunek, który podjęto w sztucznej inteligencji, próba wykorzystania osiągnięć logiki formalnej do stworzenia, do wmontowania w komputery sztucznej inteligencji, to jest kompletne nieporozumienie, ponieważ miałem właśnie już dużą świadomość tego, czym jest logika formalna. No i tu mi Lem zarzucił, że ja kompletnie nie wiem, to w Stanach Zjednoczonych już prawie mają sztuczną inteligencję, że tam są olbrzymie osiągnięcia, a ja po prostu nie mam żadnego rozeznania. Skończyło się to tym, że no, nagle zdałem sobie sprawę, że ja mam wszelki aparat do tego, żeby tą sztuczną inteligencję poznać, ponieważ to prace były bardzo mocno właśnie w kierunku logiki, matematyczne. Tutaj miałem doświadczenie i zacząłem tą sztuczną inteligencję studiować. To wiele lat trwało, a ten swój projekt troszeczkę odłożyłem. Tyle się nauczyłem i postudiowałem, że zacząłem sam wykładać ten przedmiot. Doktoranta ze sztucznej inteligencji mam, jakieś prace tam napisałem, ale przede wszystkim napisałem, tego materiału mi się tyle zebrało, że z tego swojego pierwotnego manuskryptu wydzieliłem tą część dotyczącą sztucznej inteligencji i napisałem taką książkę Sztuczna inteligencja i logika, która została wydana w 2011 roku. Później była wznowiona w 2014 roku na bazie do wielkiej literatury. No ale co muszę stwierdzić, ta książka i ta moja nowa wiedza całkowicie te moje wstępne intuicje poparły. To znaczy Lem nie miał racji. Może miał rację w tym, że mnie odesłał do tego, żeby się czegoś nauczył, natomiast to ja zobaczyłem, że te moje intuicje były akurat, no może być przypadek, prawda, ale były zupełnie trafne. I zresztą w momencie, kiedy już pisałem tą książkę, to już stało się jasne również dla badaczy sztucznej inteligencji, że ten kierunek, który się nazywa logicznym nurtem sztucznej inteligencji, który właśnie próbował wykorzystać logikę formalną do stworzenia inteligencji w komputerach, poniósł kompletną klapę. To, żeby było tak jasne, sztuczna inteligencja nie poniosła klapy i ona ciągle ma pewne kierunki i w tej chwili znowu jest takie duże ożywienie w sieciach neuronowych, gdzie są znakomite rzeczy, no, takie, które produkują coraz nowe takie produkty, ale ten pomysł, żeby to zrobić jednorazowo na bazie logiki formalnej, to z tego nie ma ani jednego osiągnięcia. Tak naprawdę to mógłbym ewentualnie rozwinąć, to jest w tej mojej książce. No i wróciłem do mojej logiki zdrowego rozsądku i w zasadzie pomyślałem, a ponieważ wcześniej zauważyłem, że zainteresowanie w Polsce jest takie nie za bardzo, to jest taka tematyka, z którą skoro już studiowałem tą sztuczną inteligencję, to powinienem wyjść na szersze wody i ją próbowałem wydać po angielsku, Common Sense Logic. No i tu jest cały okres moich starć z recenzentami zagranicznymi i bardzo dziwne doświadczenia z tymi recenzentami. Od czegoś takiego, że miałem takie recenzje, że to, co napisałem, tam nie ma nic nowego, prawda? Wszystko, co w tej książce jest, to od dawna wiadomo, po recenzje, że to wszystko jest zupełnie nieprawda. Więc to takie dwie zderzone
ze sobą, mówię, skrajności. Główne zarzuty, że brak odniesień literatury, że ja nie znam całej wiedzy, historii, argumentacji, logiki nieformalnej, bo takie dziedziny były i że sobie tworzę tak trochę, prawda, z oderwaniu od wielkiego dorobku w tej dziedzinie. A również takie zarzuty, że moje tezy są zbyt ostre, że trzeba je złagodzić i główne takie próby były, żebym ja troszeczkę złagodził, że wcale nie jest tak źle, że logika formalna nie poniosła tutaj żadnych tych i jakoś, i wtedy to będzie da się wydać, prawda? To było takie... Ja wtedy zrozumiałem i tu mam taki, wynalazłem gdzieś ten cytat, ale bo to było tak naprawdę, można tym cytatem streścić. One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea. To Walter Budgett, taki pisarz angielski, właśnie napisał i ja tu cały czas stykałem się z pewną no, stwierdzeniem, jak prawdziwe jest to, jak ludzie, którzy już mają rozwinięte poglądy na coś z wielkim oporem do wszelkiego rodzaju, prawda, nowych idei podchodzą. Skończyło się to tym, że no, wydałem taki na konferencji artykuł po angielsku, na konferencji z teorii argumentacji i tam jakoś przyjęto, wygłosiłem referat, to bez większego echa odbyło się, to znaczy potraktowano ten mój referat, ja tu myślałem, że coś nowego, prawda, może to jednak wzbudzi zainteresowanie, że próbuję to na nowe tory skierować, ale to była jakaś tam dyskusja i następnie wszyscy przeszli do kolejnych referatów i tam była cała, prawda, potraktowano jako taki jeden, każdy coś tam sobie robi i tutaj, prawda, wśród teoretyków argumentacji zasadniczo, to było w 2015 roku, dwa lata temu, ale na razie bez większego echa się ten artykuł odbył. W wydawnictwie Springer zdecydowali się mi tą książkę w końcu wydać, tyle, że właśnie recenzent dwóch rzeczy ode mnie zażądał, żebym złagodził tam różne tezy, żeby to nie było takie straszne i żebym jednak dołączył, i to nawet mi pomógł, olbrzymią literaturę. Ja to uznałem za złe. To znaczy zdałem sobie sprawę, co mi, i to miało być w jakimś tam wydawnictwie, w jakiejś serii gdzieś, to doszedłem do wniosku, że to gdzieś utonie pod kurzem, tak samo jak ten artykuł, podczas gdy moim adresatem, tak sobie zdałem sprawę, są tak naprawdę studenci. I ja wolałbym dotrzeć nie do teoretyków argumentacji i którzy właśnie już jakby nie rozróżniają między nowymi ideami i tym, że się tam różne jakieś drobne rzeczy robi. I się nie zdecydowałem tego wydać i właśnie zdecydowałem się zmienić tak generalnie koncepcję, jeśli to ma być dla młodych ludzi, którzy są generalnie zawsze otwarci, prawda, i można liczyć na to, że zainteresują się nowymi ideami, nie będą traktować ich jako jakiegoś tam burzenia już zastałych, prawda, konstruktów. I że bardziej mi chodziło o to, żeby to było właśnie, żeby zmienić nauczanie, żeby wypracować pewnego rodzaju wykład z takiej logiki praktycznej, bo już miałem tam w tym całej tej koncepcji masę takich rzeczy, które wydawały mi się, że naprawdę można tego nauczyć i to przyniesie korzyść studentom. I zdecydowałem się zrobić z tego podręcznik. Rezultat był taki, że ja usunąłem całe części filozoficzne, w szczególności usunąłem bardzo dużą część o tym, czym jest moim zdaniem matematyka, także to jest jeszcze poza publikacją. Natomiast no, napisałem to tak jak z katedra, tak jakby to było od dawna wiadome, a co więcej użyłem takiego argumentu, że te wszystkie rzeczy są tak oczywiste, że ich w zasadzie nie trzeba uzasadniać, prawda? Że to są same oczywistości. Więc to jest taki podręcznik tylko, który zbiera je w jednym miejscu. No, rzecz jest taka, że owszem, tam jest koncepcja, ta jest wewnątrz tego, ta taka nowa koncepcja logiki praktycznej czy nauczania logiki, ale w wielu miejscach brakuje uzasadnienia. Ja to z góry w tym momencie mówię, bo rozumiem, że prelegenci, którzy się tutaj zebrali, a którym zapomniałem podziękować również oprócz organizatorom za to, że zechcieli tutaj zapoznać się z tą książką i wygłosić, także w tym momencie serdecznie dziękuję za to. No więc, ale właśnie też uprzedzam, że rozumiem, że można mieć różne wątpliwości, ponieważ tam bardzo wiele tez no nie jest w sposób uzasadniony, są rzucone, a tak rzucone z powietrza mogą budzić wątpliwości, więc bardzo jestem ciekawy, jak ta dyskusja się właśnie rozwinie, jakiego rodzaju wątpliwości tutaj powstaną.
I na zakończenie, ja tylko główne tezy, tak sobie pozwolę zebrać, to co ja uważam za główne tezy tej całej koncepcji i z czego jestem, powiedzmy, tak najbardziej dumny. Więc teza wyjściowa tej książki jest taka, i to chciałem podkreślić, bo z tym jest właśnie największy problem. Logika formalna odniosła bezprecedensowy sukces. Logika formalna stała się z jednej strony podstawą technologii komputerowej. Tu można się kłócić, w jak wielkim stopniu naprawdę ufundowała technologię komputerową, ale nie ma wątpliwości, że stanowi tu taką zasadniczą bazę zresztą dzisiejszych różnych przedmiotów informatycznych. Z drugiej strony z pewnością logika formalna umożliwiła nam, matematykom, zrozumienie wielu doniosłych faktów dotyczących teorii matematycznych. Takie twierdzenia Gödla i inne mają fundamentalne znaczenie i naprawdę to są generalnie matematycznie piękne twierdzenia, a natomiast one mówią coś o możliwościach metody matematycznej, o jej zasięgu i tak dalej. Więc w tym sensie logika formalna, cała ta metoda odniosła olbrzymi, to jest bezprecedensowy nawet sukces. I tenże sukces, on przykrył pewną porażkę, która tam gdzieś w tle się odbyła, a mianowicie logika jako, i tutaj zacytuję, nauka o zasadach prawidłowego rozumowania, uzasadniania twierdzeń i jasnego wyrażania myśli. To jest klasyczna definicja z polskiej literatury, że nauka to jest właśnie taka praktyczna logika. No jako taka praktyczna logika, to ona poniosła porażkę. To po prostu ona się zupełnie rozminęła z powołaniem i oderwała się jakby od tych swoich, jeśli to uznać za klasyczny, pierwotny cel, że to było, że celem logiki było coś takiego. Więc to jest ta teza wyjściowa, że o ile odniosła olbrzymi sukces, prawda, poszła jakby w innym kierunku, olbrzymi sukces tam odniosła, to w tej dziedzinie moich zainteresowań, no takich tradycyjnych zainteresowań logiki, no poniosła porażkę i ta porażka nie została do tej pory rozpoznana. A to jest bardzo ciekawe, no bo tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką wielką klęską poznawczą, z której powinniśmy wyciągnąć moim zdaniem wnioski, zobaczyć jak to się stało, żeśmy szli właśnie w tym kierunku. To jest samo w sobie bardzo interesujące zagadnienie. W tejże mojej koncepcji logiki jako główne tezy takie, to wymieniłbym po pierwsze, że to twierdzę w tej książce, że praktyczna logika polega w zasadzie na analizie możliwości. Że to jest analiza możliwości. Ta teza jest już u Kartezjusza w rozprawie o metodzie, w jego takich głównych czterech tezach. Dwie właściwie dotyczą analizy możliwości, że Kartezjusz postrzegał w ten sposób logikę. On to nawet napisał, że zamiast wszystkich tych formalnych schematów, to powinno być, prawda? To nie zostało, tak napisał. Nie było schematów. Proszę. Były wtedy logika uczona jako gramatyka, logika starożytna, tego typu. To dobra. Nie było schematów, to oczywiście prawdziwe. Natomiast były próby takiego formalnego ujęcia, były te sylogizmy Arystotelesa i różne rzeczy. I Kartezjusz wszedł właśnie z tym spojrzeniem. Ale to tak zaraz później się właśnie zaczęła rozwijać logika formalna, schematy się pojawiły i te Kartezjusza myśli, ten kierunek został kompletnie jakby zapoznany wobec takich tych znakomitych sukcesów logiki formalnej, bo ona odnosiła olbrzymie sukcesy. No i ta analiza możliwości, tutaj to jest, prawda, to zamienia taki punkt ciężkości z takiego rozróżnienia rozumowania dedukcyjne i indukcyjne, rozumiane jako rozumowania dedukcyjne, ścisłe i poza, i niededukcyjne, na coś takiego jak analizy możliwości zupełne, wyczerpujące i niezupełne. To znaczy, to tak właśnie widzę w tym, że to tak można ująć, że co więcej, ten podział jest fundamentalny, bo z niego wynika to, że to jest dedukcja, indukcja, z niego wynika podział na rozumowanie matematyczne. Żeby była możliwa dedukcja rozumowania, muszą być, to znaczy musimy mieć całkowicie ścisłe pojęcia. Więc to tak naprawdę dotyczy szeroko rozumianych rozumowań matematycznych. Szeroko, bo różne zagadki logiczne, jakieś rozumowania na temat schematów mają ten charakter właśnie dedukcyjny. Drugie to jest takie stwierdzenie, że metoda logicznej analizy możliwości, bo ja ją tam jakoś opisuję, i te nasze praktyczne wyciąganie wniosków z wiedzy, ona jest podobna, i to uważam za ważne takie odkrycie, do tak zwanej metody prób i błędów.
Proszę zauważyć, że metodę prób i błędów wszyscy wiemy, co to jest metoda prób i błędów, ale jeśli bym prosił Państwa o sformułowanie jej zasad, jak należy przystąpić do zagadnienia stosując metodę prób i błędów, żadnych zasad nie ma. Po prostu to jest takie ogólne rozpoznanie, że pewnego typu działanie, nasze rozumowanie ma charakter metody prób i błędów. Potrafimy to rozpoznać, potrafimy powiedzieć, czy to jest sensownie zastosowana ta metoda, czy nie, kłócić się, natomiast żadnych zasad nie ma i uważam, że tak podobnie jest z tą analizą możliwości. Ta generalna zasada jest taka, że w rozumowaniu zupełnym należy wyczerpać wszystkie możliwości i to tak musi być, prawda, to jest ten warunek, natomiast w rozumowaniu niezupełnym należy wyczerpać wszystkie możliwości rozsądne, bo tam się nie da, prawda. I tutaj jest takie pojęcie rozsądnej możliwości, nad którym się w tym momencie nie będę rozwodził, ale ono ma, jest podobne do pojęcia w amerykańskim systemie prawnym, jest takie pojęcie reasonable doubt, używane w praktyce i ono bardzo dobrze działa i uważam, że właśnie w tej logice z takim pojęciem, nie, znaczy ono na tej samej zasadzie może funkcjonować. Trzy minuty, dobrze. Dziękuję bardzo, tak, jednak więcej. Się rozgadałem niż myślałem. No i to jeszcze taki punkt. No dobrze, może jeszcze tylko dwa punkty zwrócę uwagę. Kolejny taki punkt to jest znaczenie koncepcji empirycznego sensu zdania. To jest takie moim zdaniem ciekawe osiągnięcie. Wiadomo, że znaczenia zdań w języku naturalnym nie zależą wyłącznie od znaczeń terminów, zależą od kontekstu, od więcej. Ja tam wypracowałem taką koncepcję empirycznego sensu zdań rozumianą jako próbę opisania sposobu weryfikacji teoretycznej, dalej w to nie wchodzę, czas już nas goni. Z niej się wywodzi metoda precyzowania i objaśniania znaczeń zdań, ona jest praktyczna, ja to już stosuję na wykładach i studentom się bardzo podoba i to rzeczywiście prowadzi do takich praktycznych skutków. I w końcu w tej książce jest zawarta metoda analizy logicznej tekstu w języku naturalnym. Metoda logicznej analizy tekstu w języku naturalnym. W książce jest przykład, na przykład analizy tekstu Lema o tym. Tekst jest z dialogów i jest faktycznie pewnego rodzaju takim długim dowodem tego, że nie istnieje dusza nieśmiertelna. No i ja tam zastosowałem tą metodę i ta metoda ewidentnie, mam nadzieję, może ktoś jeszcze tego nie czytał, sobie przeczyta, pokazuje po prostu luki w tym rozumowaniu i pokazuje, dlaczego to nie jest dowód, prawda, nie może być to potraktowane. Tego się nie da tak notabene z całej tej książki udowodnić, że nie istnieje dusza. Tego typu rzeczy w praktycznej logice się udowodnić nie dadzą. Jest również analiza tekstu Serla i Quine'a i myślę, że ta metoda. No, z taką jakąś anegdotą na ten temat, to się w takim razie wstrzymam do drugiej części. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze.